sezon zaczynają y, Los Angeles Lakers. Odbiorą mistrzowskie pierścienie. Dla Phil'a Jacksona będzie to już jedenasty pierścień. Y, sam Jackson zapowiada, że odchodzi po tym sezonie i chce, to, chce dokończyć ten sezon swoim dwunastym tytułem. Czy twoim zdaniem ten dwunasty tytuł Jacksona, szósty Brianta i trzeci z rzędu Lakers jest, jest, jest realny? A moim zdaniem jak najbardziej tak. Gdybym miał wskazać faworyta, to zdecydowanie Los Angeles Lakers są obecnie faworytem NBA. Raz, że ich kluczowi gracze w przeciwieństwie do graczy Boston Celtics, ten kolejny rok w dowodzie, w metryce, no nie robi jeszcze takiej wielkiej różnicy, bo i Paul Gazol, który wyrasta tutaj na naprawdę postać, no numer jeden nigdy nie wyrośnie, ale taką numer dwa przez duże dwa. I Kobe Bryant nie są jeszcze tak zaawansowani wiekowo, jak choćby Ray Allen czy, czy Kevin Garnett. E, udało się dokupić e, Mata Barsa, który na pewno się tam e, przyda, no, ale tak naprawdę wszystko kręci się wokół tych dwóch zawodników i tych Oak Klein, tak? Czyli właśnie Artesta, teraz Barnes'a, wcześniej Lamara Odoma, e, moim zdaniem są faworytem numer jeden moim zdaniem jeżeli nic e, nie stanie się niespodziewanego, to znajdą się w finale NBA. A finał NBA to już jest zupełnie inna bajka i, i, i tam wydarzy się może absolutnie wszystko. Kobe Bryant y goni Michaela Jordana, czy, czy on jest zawodnikiem w typie Jordana, który może yy, zdominować tak tą ligę, znaczy już dominuje od kilku lat, ale czy to jest zawodnik tak charyzmatyczny jak Michael Jordan i, i on tutaj pokaże, że on weźmie ten ciężar gry na siebie i, i to on zdobędzie ten swój trzeci z rzędu, szósty, szósty z kolei tytuł. Tutaj porównywanie tych dwóch zawodników to jest ulubiona zabawa chyba wszystkich od 10 lat, wszystkich komentatorów. I ja by unikam tego typu porównań, no bo to są dwaj zupełnie inni ludzie. Nie da się e, porównać e, Jordana z Brentem. Każdy grał w innym czasie, e, każdy miał innych partnerów, trochę inaczej te akcenty były rozłożone. Czy Brent może zdobyć tytuł? Oczywiście. Jest sportowiec, który ma wielki, wielką charyzmę, wielką pasję do gry i wielkie umiejętności przede wszystkim. i e, Pytanie tylko, bo moim zdaniem Bryant zagra swoje, tak, na pewno zrobi wszystko, co może, żeby ten tytuł zdobyć. Pytanie, czy inni nie będą lepsi? Tu ja bym właśnie odwrócił tę stronę, bo Bryant i Lakers na pewno moim zdaniem są faworytem numer jeden do gry w finale. Jeżeli nie stanie się coś, no, takiego jak na przykład właśnie ta kontuzja Garneta, tak? która tak. rozbiła kompletnie drużynę Celtics, jeżeli, jeżeli Bryant i Gasol będą zdrowi, na playoffs i będą w dobrej formie, nie będą gdzieś tam narzekać na jakiś uraz przyleczony, to oni będą w finale. Ale tak jak mówię, finał to jest zupełnie osobna, czysta książka, i tam tak naprawdę jeden, dwa mecze może wykreować bohatera, może coś się wydarzyć. Ja tak na przypomnienie tego przypominam, że kluczowy mecz dla Boston Celtics w ich mistrzowskim sezonie wygrał Leon Paul. Gdzie jest teraz Leon Paul? Leon Paul nie ma. Kontuzję gdzieś na ławce, dogorywa na ławce Cleveland Cavaliers. Facet, o którym wcześniej słyszeliśmy mało, jeden błysk wrócił. Dlatego ja bym mimo wszystko rozdzielił to, ten NBA na trzy, trzy etapy: czyli sezon zasadniczy, playoffs i finały. I to są zupełnie inne rzeczy, nad którymi się zupełnie osobno należy zastanawiać. Czyli, Twoim zdaniem, nikt w playoff na zachodzie Lakersom nie zagrozi. Żadna Oklahoma z Kevinem Durantem, który już w zeszłym roku wyczyniał rzeczy niesamowite. Teraz oni są rok starsi, rok. Bardziej doświadczeni, czy oni nie mogą zagrozić Lakersom? Nie wiem, może Utah Jazz, San Antonio Spurs, którzy też się wyleczyli i chcą podjąć rękawicę rzuconą przez Kobiego i, i spróbować ich zdetronizować. To znaczy, w każdy jakby można powiedzieć, że Lakersi mają dwóch graczy, którzy są absolutnie wybitni na swoich pozycjach, i żaden z ich rywali takich graczy na dwóch pozycjach naraz nie ma. Na przykład mówisz Utah Jazz, którzy mają fantastycznego Derona Williamsa, ale dalej mają graczy dobrych. Ale niewybitnych, bo, nie, bo Paul Sol jest graczem wybitnym na swojej pozycji. Obecnie jeden z trzech chyba najlepszych, wysokich graczy w NBA. Jeśli w ogóle nie najlepszym, bo jego wszechstronność naprawdę, naprawdę zrobiła ogromny postęp. To już nie jest tylko e, taka chudinka, która gdzieś tam rzuca z budy dystansu, dystansu. Naprawdę gigantyczny postęp tego gracza. E, e, Oklahoma City. No jest Kevin Durant, ale kto tam jest pod koszem? No bodaj krwić, tak? Cały czas ten wysłużony, zmęczony. Już wyglądający jak 42 latek, Nenad Krstić. wszystkie te drużyny, o których mówisz, mają jakieś luki i te luki właśnie będą widoczne w playoffs. Bo ile w sezonie zasadniczym można to jakoś przymaskować, bo gra się 15 meczów z totalnymi cieniasami, to w playoffs, kiedy przyjdzie zagrać przeciwko właśnie Kobiemu i Gasolowi 5 meczów załóżmy z rzędu, to już te dziury będą po prostu wielkie jak rów marjański.